maja 2010 roku zostałam zaprzysiężona i od tego czasu pełnię funkcję posła. Jestem posłem tak zwanym społecznym, niezawodowym, czyli wykonuję pracę zawodową. Jestem dyrektorem szpitala specjalistycznego leczenia nerwic w Jeleniej Górze i równocześnie pełnię funkcję posła, czyli jak to wszyscy mówią, nie dostaję pieniędzy z budżetu państwa, tylko zarabiam na swoje utrzymanie. Pracuję w Komisji Zdrowia. Jest to komisja, w której pracowałam już również jako w podobnej komisji jako radna Sejmiku Wojewódzkiego. Od kilkunastu lat zajmuję się służbą zdrowia, zajmuję się tematami zdrowotnymi. Oprócz tego ściśle współpracuję z Komisją Polityki Społecznej, gdyż interesują mnie zagadnienia związane z bezrobotnymi, zagadnienia związane z osobami niepełnosprawnymi, z osobami wykluczonymi. Dość dużo rzeczy załatwiam z pogranicza infrastruktury, mówię z pogranicza, bo jak wiecie Państwo, Komisja Infrastruktury jest bardzo obszerna, natomiast mnie interesuje przede wszystkim, interesują mnie drogi na terenie województwa dolnośląskiego, połączenia, szybkie połączenia drogowe, drogi ekspresowe. Zajmuję się różnymi sprawami, które wpływają do mojego biura. Tych spraw jest bardzo dużo, biur jest również bardzo dużo. Tam, gdzie są potrzeby i tam, gdzie mieszkańcy zgłaszają problem uruchomienia biura, staram się uruchomić to biuro, żeby ono funkcjonowało. Oczywiście funkcjonuje poprzez społecznych, przede wszystkim społecznych działaczy, ludzi, którzy chcą też na rzecz społeczeństwa pracować. Przez ten okres roku czasu dałam dość dużo zapytań, interpelacji, oświadczeń. Większość tych oświadczeń, zapytań idą w kierunku tym społecznym, w kierunku spraw ludzkich. W związku z tym, że mam dość duże związki mundurowe, również od 90 roku jestem strażakiem ochotnikiem, pracuję w zespole parlamentarnym strażaków i zajmuję się sprawami strażaków, to znaczy pomagam im w rozwiązywaniu ich problemów. Tutaj mniejszy problem jest na tych terenach, które Państwo macie ze strażakami, bo są duże zakłady, natomiast na terenach wiejskich straż to jest takie centralne miejsce, gdzie to życie kulturalne, społeczne tak naprawdę się rozwija. Mam kilka zaprzyjaźnionych straży, w sensie mówię zaprzyjaźnionych, że staram mi się pomóc czy w zdobyciu środków finansowych, czy w pozyskaniu sprzętu, który tam potrzebują. Byłam przez 10 lat, jak to mówią, generałem strażakiem, czyli zajmowałam się, pełniłam funkcję komendanta gminnego straży ochotniczych, straży pożarnych. W tej chwili jestem członkiem jednej z ochotniczych straży pożarnych. Wykaz interpelacji moich wystąpień macie Państwo na mojej stronie internetowej www.elżbietazakrzewska.pl, ale również na stronie sejmowej. Ja również mam tutaj list, który chcę do mieszkańców skierować, jeżeli Państwo są zainteresowani. Tu jest statystyka, proszę uprzejmie, proszę sobie wziąć ta statystyka, która mówi, ile tych interpelacji, zapytań było zrobionych. Najwięcej oczywiście dotyczą służby zdrowia i indywidualnych spraw zdrowotnych, gdyż jak Państwo wiecie, w służbie zdrowia generalnie wiele tematów jest nierozwiązanych. Współpracuję z licznymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób chorych na choroby na przykład nietypowe, choroby bardzo rzadkie. Staram im się pozyskać środki finansowe, staram im się pomóc w drodze legislacyjnej w rozwiązaniu problemów. Również współpracuję z licznymi stowarzyszeniami medycznymi lub paramedycznymi, w tym bardzo ściśle z diabetykami. Dla mnie jest to bezwzględnie choroba cywilizacyjna,
co kilka osób, na kilka osób przynajmniej jedna, dwie to są z wykrytą lub niewykrytą cukrzycą. Z jedną z firm farmaceutycznych współpracujemy w sensie takim, że dostarcza nam wszystkie materiały dotyczące nowych osiągnięć zakresu cukrzycy. Tam, gdzie jestem, staram się podać wszelkie informacje na temat cukrzycy, nowych metod. Przyjeżdżamy ze szkoleniami. Oczywiście szkolenia robią fachowcy, czy na temat stopy cukrzycowej, czy innych środków medycznych, czy przypadłości medycznych wynikających z leczenia cukrzycy, w tym problemy okulistyczne, nefrologiczne. Także tymi tematami się zajmuję. Tyle ogólnie ode mnie. Ja myślę, że Państwo mają jakieś pytania, to może w tej chwili Państwa pytania, później ewentualnie jeszcze kilka słów ode mnie. Z celu Bilana, co Bilan mogą liczyć się, żeby zagłosowali? Ja jestem dość takim nietypowym pewnie politykiem, po pierwsze, że społecznym, po drugie, mnie przede wszystkim nurtują sprawy społeczne, czyli sprawy związane z, tak jak powiedziałam, z bezrobociem, z sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi. W tej chwili rozpoczęłam akcję, moje biuro, główne biuro poselskie w Jeleniej Górze zbiera informacje między innymi również z Lubina, z Polkowic, z Legnicy, z Głogowa, już z Jeleniej mamy informacje na temat, ile wydano zaświadczeń dla osób niepełnosprawnych. Chcemy zbadać sytuację, czy osoby niepełnosprawne mają odpowiednią ilość miejsc parkingowych w poszczególnych miejscach i przy obiektach użyteczności publicznej. To jest jeden temat. Drugi temat, taki ogólny, społeczny, to jest związany z przedszkolami i ze żłobkami. Ja stoję na stanowisku, że najważniejsze jest wychowanie dzieci i że to państwo powinno wyłożyć pieniądze od żłobka poprzez przedszkole, idąc przez szkoły. Także to jest drugi temat, który mnie bardzo interesuje i który uważam, że powinien być generalnie przez państwo załatwiony. Nie powinno się zrzucać obowiązku płacenia za te instytucje tylko na karby rodziców, bo jak dzieci będą nauczone, tak będziemy mieli później społeczeństwo. Jeżeli chodzi tutaj o bezpośrednio Lubin czy o okolice, jak i wszystkie miasta tej wielkości, uważam, że to, co zresztą w zaproszeniu do Państwa napisałam, że powstawanie dużych hipermarketów w centrum miasta jest niewskazane ze względu na prowadzone działalności, drobne działalności gospodarcze wewnątrz miasta. Uważam, że hipermarkety powinny być na obrzeżach dużych miast i to w dużej odległości, po to, żeby można było zaparkować, żeby można było tam spokojnie robić zakupy, natomiast w mieście powinny powstawać małe działalności gospodarcze, małe sklepiki, które powinny bieżąco zaopatrywać mieszkańców. Kolejnym tematem, który wiem, że o godzinie 16 będą przedstawiciele służby zdrowia tu lubińskiej, chciałabym porozmawiać na temat tej restrukturyzacji, która w tej chwili jest prowadzona. Są różne kontrowersje po tej restrukturyzacji. Jedni uważają, że ona jest potrzebna, drudzy uważają, że ona jest niepotrzebna. Powiem tak, ja generalnie sprzeciwiam się prywatyzacji służby zdrowia. Uważam, że ta szpitalna służba zdrowia powinna być służbą zdrowia państwową, powinna być określona ściśle w ramach, powinno być powiedziane, na co pacjentowi przysługuje, czego on nie dostanie, ale powinna być to państwowa służba zdrowia. Natomiast oczywiście dodatkowe dobezpieczenia powinny funkcjonować i można, tak jak zrobiły to na przykład zakłady gazownicze we Wrocławiu, mówię też o tej chwili na przykład Zgorzelecki, wykupują pakiety różnego rodzaju dobezpieczeń swoich pracowników i gwarantują im dodatkowe usługi medyczne w ramach wykupionego pakietu. I to jest jak gdyby pozytywne, natomiast mieszkaniec naszego kraju powinien wiedzieć, co mu bezpłatnie się należy,
I jeżeli ma czekać w kolejce, to też powinien wiedzieć, ile ma czekać. Nie może być taka sytuacja, że na gastroenterologa on może liczyć raz na 2 lata, bo akurat jest mało takich specjalistów, mało poradni tego typu. Także również, jeżeli będzie potrzebna pomoc w rozwiązaniu problemu lubińskiego, porozmawianiu, chętnie służę, prowadziłam restrukturyzację 2 szpitali, jestem szefem i członkiem różnych rad społecznych, szpitali różnych i ze swoim doświadczeniem chętnie się w tym temacie podzielę. Kolejnym tematem, o którym tu możemy rozmawiać i z którym się zapoznaję i chcę się dogłębnie zapoznać, to jest sprawa nowej odkrywki, nowych terenów odkrywkowych. No, z przykrością może stwierdzę dla rządu, ale uważam, że nie czas w tej chwili, żeby w tym kierunku iść. Ludzie zainwestowali ogromne pieniądze w swoje domy, w infrastrukturę i myślę, że należy bardziej intensywnie wykorzystać te hałdy, to co jest, niż doprowadzać do nowych pokładów i do nowych odkryć. Nasze pokolenia następne, dzieci, wnuków czy prawnuków będą miały czas, może będzie lepsza technologia, może będzie coś lepszego, co będzie służyło temu społeczeństwu. No i kolejny temat, bo były do mnie również takie pytania, czy jestem za prywatyzacją KGHM-u. Nie, nie jestem za prywatyzacją KGHM-u. Uważam, że to, co jest prywatyzowane, tak się stało, jak się stało, że nie należy dalej prywatyzować KGHM-u. Uważam, że tak duży zaszczyt finansowy, jak rząd może uzyskać ze swoich akcji, jest wystarczający i że nie ma potrzeby dalszej prywatyzacji KGHM-u.